Dzień dobry kochani, witam was w nowym pięknym dniu. Dzisiaj niedziela, jest przepięknie, 9:30. Ja zrobiłem wczorajszego vloga po angielsku, będziecie pewnie zdziwieni. A teraz wybieram się na taką przemieszkę, może parę kilometrów, nie wiem, do dziesiątki, nie więcej. Byłem przeziębiony, ostatnio mniej biegałem, a dzisiaj jest tak pięknie, że nie mogłem sobie darować. To co? Ruszamy tam. Okej? Jesteście ze mną? Ruszamy na sam szczyt. Jestem sam. Moje ślady dzisiaj pierwsze. A teraz będzie mały chill out. Idę tam. Znalazłem bardzo fajną miejscówkę, muszę wam powiedzieć. Jestem w pełnym słońcu i osłonięty od wiatru. Ale takiej pogody dawno u nas nie było, bo jest bardzo mroźno, wieje, ale też jest lampa. Bardzo specyficzna. Trzeba mieć też charakter, żeby przy takiej pogodzie spędzać czas na dworze, bo ten mróz dokucza jednak. Ale ja się już rozgrzałem. Jest naprawdę super. Chciałbym dzisiaj polatać też Mavikiem. Znajdę sobie jakieś ustronne miejsce i trochę polatam, bo jednak wiatr jest silny, ale mam już koncepcję, co chciałem zrobić dzisiaj. Kończę już powoli trening. Ciachnąłem prawie dychę. Auto wygląda na delikatnie podmarznięte, ale czekało na mnie cierpliwie. Jestem bardzo zadowolony. Jeden z najfajniejszych treningów, jakie odbyłem ostatnio. Forma mi powoli wraca. Nastawienie bardzo dobre. Jeszcze wam chciałem powiedzieć jedną rzecz odnośnie nieustępliwości i wiary w siebie. Ostatnio słuchałem wywiadu z polskim pisarzem, który się nazywa Remigiusz Mróz. Wiele osób go porównuje do Stephena Kinga albo do Jones, bo chłopak jest naprawdę i młody, i bardzo pracowity. I on mówił o tym, że pisze codziennie 15 stron i w ciągu jednego miesiąca jest w stanie napisać książkę. Jak się człowiek, wniosek jest taki, jak się człowiek zafokusuje na danej rzeczy, na danym celu, to jest w stanie to osiągnąć. Ja pamiętam, jak zafokusowałem się na triatlon i ukończyłem Ironmana po 2 latach. Dzięki wam za uwagę, dzisiejszy vlog is over. Dzięki serdecznie, pozdrowienia. Dzisiaj pozdrowienia dla Janusza. Pa, pa!